Jeżeli przymierzasz się do wymiany deski toaletowej lub na przykład zauważyłaś jakiś dziwny luz na niej, to zapraszam do krótkiego filmiku, w którym opowiem o tym jakże zacnym temacie. Cześć, czołem, pluski zy, takie z osobem, witajcie, słuchajcie, temat, a czy zawołanie kanałowe musi być, a temat no, jest dosyć, powiedziałbym, dziwaczny, żeby nie powiedzieć idiotyczny. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak posłuchacie mnie chwilkę, to możecie zmienić zdanie. No mi, nie ukrywam, ręce opadły, jak sprawdziłem, ile ta deska toaletowa kosztuje. Od razu Wam powiem, że no, ona jest w bardzo dobrym stanie, natomiast ten luz, który Wam pokazałem, z czegoś też wynika, o czym za sekundkę będę mówił, ale pytanie dla Was jest takie. To jest keramag, tak zwany rimless, jak widzicie, czyli nie ma tej krawędzi, gdzie się brud zbiera. No i teraz uwaga, ile może kosztować taka deska toaletowa? No powiem Wam, że mi ręce opadły. Ta deska kosztuje 850 zł. To jest absolutny kosmos dla mnie, dlatego że przypuszczam, że toaleta w tej chwili kosztowałaby, nie wiem, inaczej ta muszla sama, nie wiem, czy by kosztowała dwa razy tyle. Chyba nawet nie. To znaczy cała, tak jakby wiecie, cała tutaj ta ceramiczna część właściwa, więc no dla mnie to jest kosmos, ale w ten sposób producenci dzisiaj chcą na nas zarabiać. I teraz jeszcze jedna uwaga. Ja się zacząłem zastanawiać nad wymianą tej deski, ponieważ te odbójniki tutaj zaczęły zmieniać kolor, już troszeczkę są takie, no powiedziałbym, pożółkłe, ale to nie jest koniec świata i od razu pokazuję Wam następującą rzecz. Popatrzcie. To jest może nie lek na całe zło świata, ale na pewno na, słuchajcie, na odbarwione silikony, na te zderzaki tak. Taki zestaw można kupić. Czyli okazuje się, że deska jest, wiecie, w cenie Mercedesa małego, ale takie zderzaczki, takie gumki można kupić łącznie z tymi, słuchajcie, malutkimi. Nie wiem, tutaj widzicie dobrze tymi, które są na desce, żeby deska nie uderzała, to znaczy pokrywie jakby toalety, żeby nie uderzała w deskę. Te odbojniczki też to są, moje dzieci zgubiły jeden taki, gdzieś tutaj myjąc, powiedzmy, że toaletę, no i rzeczywiście udało się coś takiego dokupić, to kosztowało około 30 zł, ale uwaga, zawsze pamiętajcie, kierujcie się numerem i dostosowujcie do marki i do deski, modelu też deski. Czyli to jest pierwsza sprawa, zawsze pamiętajcie, że można to kupić, jeżeli nie deskę, za jakieś absurdalne pieniądze. Jak się zabrać do demontażu i czy rzeczywiście trzeba te absurdalne pieniądze wydać? Nie trzeba wydawać takich pieniędzy, natomiast musicie wiedzieć, że albo będziecie jeździć samą deską, albo rysujecie sobie na przykład kształt, słuchajcie, wielkość przede wszystkim tutaj samej toalety. Ważne jest to, żebyście wiedzieli też, jaki jest rozstaw, mniej więcej rozstaw mocowań. Jeżeli chodzi o demontaż, to już Wam pokazuję. Potrzebny Wam będzie kluczyk, taki sobie imbus, dobry imbus, żebyście nie wzięli tandety, bo zetniecie te śrubki, one są malutkie, czyli to jest 2,5 akurat kluczyk i płaski kluczyk 8. I teraz tak, wykręcacie sobie, już wstępnie wykręcone, żeby to było szybko, wykręcacie sobie te śrubki. Zobaczcie, one są nawet chyba pokryte klejem, nie wiem, czy to będzie widać, tak lekko na niebiesko, pokryte klejem, żeby te śrubki, żeby się nie odkręcały same. Więc wykręcamy sobie jedną i drugą i co? No i ściągamy deskę do góry. Pokażę Wam jeszcze jedną dosyć ważną rzecz. Otóż zwróćcie uwagę, że tu w środku są literki naklejone. Tu mamy B, tu mamy oczywiście A. Chodzi o to, że każdy z tych zawiasów jest odpowiedzialny za spowalnianie zamykania osobno. Jeden za deskę, drugi za pokrywę. Jeżeli chodzi o ich jakby konstrukcję, to ona tak wygląda. To są takie ładne chromowane obudowy i mamy tutaj wycięcia, takie właściwie wypustki i wycięcia w środku, żeby w odpowiedni sposób te zawiasy zamontować. O ile się nie mylę, same zawiasy można dokupić. I teraz jakby miała wyglądać taka wymiana, to znaczy ja do końca tego wykręcał nie będę, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Popatrzcie, u mnie ten luz na desce wynikał z tego, że ktoś dokręcił to po prostu ręką. Widzicie? I to odkręciłem palcami, a nie kluczykiem 8. I teraz uwaga, nie podam Wam wartości w newtonach, czy w newtonometrach, słuchajcie, ile, jaką siłą możecie dokręcić, ale naprawdę tak delikatnie, z wyczuciem, małym kluczykiem można dociągnąć. Tutaj są uszczelki silikonowe pod spodem, więc leciutko one sprężynują. Poza tym
Jak jest toaleta normalnej jakości, wiecie, to nie pęknie. To się nie trzeba aż tak bać, że wiecie, że zaraz się wszystko połamie, ale wiadomo, nie będziecie nie wiadomo jaką tutaj dużą siłą działać, bo wtedy można to uszkodzić. Ja mówię, nie chcę do końca wykręcać, natomiast widzicie, to działa w ten sposób, że tam jest taki element, który się rozpiera, więc jak się to wykręci, to wyciągacie do góry i w drugą stronę wkładacie. I teraz, jeżeli chodzi o montaż, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Moja rada jest taka. Ustawiacie sobie leciutko dokręcając na początek. Bierzecie deskę, ustawiacie ją sobie tak, żeby sprawdzić, czy to pasuje. Na przykład w moim przypadku, zobaczcie, w tej chwili, przepraszam, o, wskoczyło. Czyli widzę, że jeżeli nie ma luzu i deska jest na środku ustawiona, to znaczy, że mogę ją sobie ściągnąć, teraz dokręcić te elementy. Jest jeszcze taka jeden niuans tutaj. Moim zdaniem, słuchajcie, najlepiej byłoby tak dokręcić, ja może spróbuję Wam to pokazać z bliska. Tak dokręcić, słuchajcie, żeby, popatrzcie, bo tutaj jest ten czpień, jest, on jest ścięty, widzicie to? I teraz chodziłoby o to, żebyście ustawili w taki sposób, że ta śrubka tutaj wewnątrz, która będzie się, o, tutaj wysuwała, zobaczcie, ta śrubka wchodzi do środka, w tym otworze się pojawi. I teraz myślę, że najlepiej jest, kiedy nawet jest tutaj lekki ślad na tej śrubie, najlepiej jest, gdy Wam się uda tak ustawić na śrubę. A co to znaczy ustawić? To znaczy, że zobaczcie, że jak ja zaczynam odkręcać i teraz sobie lekko podciągnę w górę, zaczynam, o, nie widzieliście tego, odkręcam sobie to i teraz tak, na dole ten element rozpierający się jakby opada i teraz to, co ja robię, to sobie podciągam w górę ten grzybek i teraz zaczynam kręcić i tak próbą, wiecie, metodą prób i błędów ustawiam to w taki sposób, żeby finalnie mieć tę śrubę nawet nie tak jak teraz, zobaczcie, tylko jeszcze troszeczkę bardziej, o, teraz bardziej poziomo. Oczywiście, że to jest, słuchajcie, umowne, nie będzie to idealnie, ale myślę sobie, że jak śruba wtedy, wiecie, z deski trafi na tą płaską powierzchnię, no to będzie najlepsze rozwiązanie. No i cóż, słuchajcie, no tyle tego, przepraszam, że to nie powiem kiblowego gadania. Wydaje się to, mówię, głupie i śmieszne, ale kiedyś była, wiecie, 2-3 rodzaje były desek i nie ma problemu. Dzisiaj, jak się okazuje, mocowania są zupełnie inne, inne rozwiązania i ceny niestety absurdalne, ale oczywiście, jak powiedziałem, na przykład w sklepie, który lubię faktycznie, w Castoramie, wiem, że są deski takie uniwersalne z takimi mocowaniami od góry. Zobaczcie, że tutaj jest pewien zakres regulacji i na tym to polega, tak? Że możecie troszkę sobie dostosować rozstaw, tylko pamiętajcie, żeby robić to symetrycznie, żeby deska po prostu nie wychodziła za toaletę i nie spadała gdzieś z boku. Słuchajcie, nagadałem się, ale chciałem Wam doradzić, bo sam się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, jak będę musiał deskę wymienić. Jeżeli coś się spodobało, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. I tak, bądźcie bohaterami we własnych domach i to, co można, róbcie oczywiście sami, bo nie wyobrażam sobie, żeby, wiecie, ktoś dzisiaj, oni, fachowcy od 1000 w górę, w ogóle nawet z domu nie wychodzą, więc żeby ktoś przyjeżdżał, mam deskę wymieniać. Trzymajcie się zatem i cześć.